na takim spotkaniu była taka pewna kobieta i mówiła, że jej brat, tak to zrozumiałem, że jej brat jest w satanistach i no i różne dolegliwości jakieś tam miał. Natomiast jedna z tych dolegliwości to była łuszczyca. No i ona mu zaproponowała, że się będzie o niego modlić, żeby Bóg go uzdrowił. I mówiła, że kiedy modliła się, to znikło to z rąk tego brata, tego satanisty, i mówiła, że pojawiło się to na jej rękach, że po prostu na jej ciele. Kiedy to mówiła, to Duch Święty powiedział mi: powiedz jej o mocy krwi. I powiedziałem jej: wiesz co, czy robisz sobie wieczerze każdego dnia? No i ona mi tam zaczęła mówić, no wieczerze nie robi, ale że wierzy, że Jezus ją odkupił, że... No i tam mi zaczęła o zbawieniu, o odkupieniu mówić. No ja mówię, nie o to mi chodzi. Czy robisz wieczerze? No, że nie robi, także czasem, sporadycznie. Mówię, wiesz co? Weź i zrób sobie wieczerze i powiedz: Panie, chcę doświadczyć mocy Twojej krwi w moim życiu. Tak czułem, że mam jej to powiedzieć, tej kobiecie. Mówię, rób sobie tak codziennie, spożywaj wieczerze i miej w sobie pragnienie, aby doświadczyć mocy krzyża i mocy krwi Jezusa. I wczoraj byłem znowu na takim spotkaniu i ta kobieta przyszła i mówi, wiesz co, zrobiłam tak, jak mi powiedziałeś i popatrz się, moje ręce są całkowicie czyste. Wszystko zeszło po prostu po tym, jak zaczęła spożywać wieczerze. I to mnie tak bardzo poruszyło. I jeszcze powiedziała, wiesz co? Że miała problemy z migreną i mówi, i migrena całkowicie odeszła. Że nie miała migreny, którą miała bardzo często i no ci, co mieli migrenę, to pewnie wiedzą, jak co to jest, jaki to jest ból. Jak się człowiek czuje, i mówiła, że po prostu wszystko to odeszło. I to jest właśnie moc krwi Jezusa. To jest moc, która jest w Jego dziele, w odkupieniu. I kiedy tylko wierzymy w to, co się dokonało, kiedy całym sercem oczekujemy tego błogosławieństwa i tego życia, które jest w krzyżu i w Jego krwi i w Jego ciele, kiedy to przyjmujemy w wierze, to przynosi nam życie i to nas uwalnia.